naszym interesie i naszym obowiązku było poinformować rzetelnie mieszkańców Kłodzieży, uniknąć chaosu informacyjnego. I rzeczywiście z przebiegu konsultacji można wyciągnąć wniosek, że największym problemem jest brak prostej, ale kompleksowej informacji o faktycznych powodach planowanej likwidacji. A ten kluczowy powód to spadająca liczba Polek decydujących się na macierzyństwo. Tak, demografia jest nieubłagalna i my musimy nasz szpital jak najszybciej dostosować do czasów, które obecnie mamy i które nas w najbliższych latach będą czekały, czyli gwałtowny spadek urodzeń, a bardzo duży wzrost osób w wieku 65+. Do prawidłowego funkcjonowania oddziału potrzeba personelu składającego się z lekarzy różnych specjalności, położnych, pielęgniarek i kilku milionów złotych rocznie. Niestety w sytuacji, gdy na chodzieckim oddziale rodzi się jedno dziecko na dwa dni, sens jego utrzymywania staje się dyskusyjny. W przypadku, gdyby radni podjęli decyzję o zamknięciu porodówki, mieszkanki powiatu miałyby zapewnione miejsce w sąsiednich szpitalach. Będą podpisane tutaj umowy z trzema szpitalami, które znajdują się w promieniu do 40 km z wszystkich stolic gmin powiatu chodzieckiego. Będzie to szpital Pilski, Obornicki i szpital Trzcianecki. I tam będą przyjmowane kobiety i porody z terenu powiatu chodzieckiego. Nie możemy uważać, że 161 porodów, tak jak były w ubiegłym roku z powiatu chodzieckiego, że wszystkie będziemy musieli transportować. Nie, ponieważ przede wszystkim problemowy poród transportuje karetka systemu, czyli 112. I właśnie podczas konsultacji najbardziej niepokoił mieszkańców fakt, że likwidacja porodówki spowoduje, iż czas potrzebny na udzielenie błyskawicznej pomocy będzie ograniczony. Cały czas chodzi o te takie nagłe przypadki, gdzie w nocy i trzeba gdzieś wybiec, tak? Ale w sytuacji nagłej szpital też chce zapewnić bezpieczeństwo dla rodzących. Sala porodowa, która będzie przy izbie przyjęć funkcjonowała i ona będzie do dyspozycji w awaryjnych sytuacjach. Oraz osobna karetka transportowa będąca w zasobach szpitala. Radni ostateczną decyzję podejmą na grudniowej sesji powiatowej. Wszystko także wskazuje na to, że w miejsce porodówki chodziecki szpital chce utworzyć zakład opiekuńczo-leczniczy. Tu pieniądze, blisko 16 milionów złotych, mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy.